W trakcie naszej kariery zawodowej odkryliśmy, że komunikacja to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu. Absolutnie się z tym zgadzam. Jeżeli biznes czy dana osoba mają odnieść sukces, to niezbędna jest doskonała komunikacja. Cześć, witam Was z mojej letniej siedziby, bo mamy środek wakacji. Dzisiaj chciałem sięgnąć do takiej książki, której już od dawna się przyglądałem. Już kiedyś z niej czytaliśmy, ale do słów Jacka Kenfielda zawsze warto sięgać. Tym razem chcę przeczytać kawałek z książki Potęga Skupienia. Z tej strony muszę pokazać: Potęga Skupienia. Książki, którą Jack Canfield napisał razem z Markiem Wiktorem Hansenem i Lesem Hewittem. I to jest y, też, oczywiście, taki kompletny przewodnik po tym, jak osiągać sukces, jak definiować sobie cele, jak je później osiągać o różnych strategiach, różnych pomysłach, pełno historii. A ja chciałem Wam przeczytać fragment poruszający, moim zdaniem, bardzo ważny element naszego życia. Czyli proporcje i przejścia między światem wirtualnym i tym namacalnym, gdzie spotykamy się twarzą w twarz. Posłuchajcie, co pisze Jack Kensington. Stajemy się coraz starsi. Świat nieustannie się zmienia, a wraz z nim nasze nawyki. Oto kilka najpopularniejszych nawyków, które na całym świecie stały się elementem normalnego, codziennego zachowania. Wysyłanie SMS-ów, Zakupy przez internet, ściąganie plików z muzyką i filmami oraz aplikacji, za pomocą których możemy zaspokoić niemal wszystkie nasze potrzeby. Zauważyliśmy jednak, że ciągłe bycie online osłabia więzi emocjonalne i fizyczne. Konsekwencje takiego stanu rzeczy mogą być poważne, jeżeli nie będziemy dostatecznie roztropni, żeby je przewidzieć. Zaznaczam, że te słowa pisane były jeszcze przed pandemią. W trakcie naszej kariery zawodowej odkryliśmy, że komunikacja to jedna z najważniejszych umiejętności w życiu. Absolutnie się z tym zgadzam. Jeżeli biznes czy dana osoba mają odnieść sukces, to niezbędna jest doskonała komunikacja. Chociaż telekonferencje i wideokonferencje bezspornie pozwalają obniżyć wydatki związane z podróżą i szybciej decydować o działaniach podejmowanych przez ludzi i zespoły, to nigdy w pełni nie zastąpią spotkań twarzą w twarz. Dotyczy to szczególnie pierwszej prezentacji produktów czy usług. Jest mnóstwo subtelnych niuansów, których nie pokaże się na ekranie. Spotkanie twarzą w twarz ma tę przewagę, że osoba prowadząca prezentację wytwarza bezpośrednią energię emocjonalną. Pewna i natychmiastowa reakcja na pojawiające się uwagi czy ostateczne sfinalizowanie sprzedaży są często powiązane z dynamiczną energią, która wytwarza się w trakcie spotkania na żywo. Czy zrezygnowałeś z potencjału bezpośrednich prezentacji na rzecz złudnej wygody prowadzącej do zastąpienia ich różnymi technologiami? Jest to niezwykle istotna kwestia do rozważenia, zwłaszcza wtedy, kiedy pracujesz nad ważną transakcją albo budujesz relacje z wpływową osobą, która ma rozległe znajomości. Jeżeli chodzi o sferę osobistą, to statystyki dowodzą, iż rodziny, które mają nawyk wspólnego jadania,. Zwłaszcza obiadów czy kolacji, lepiej się komunikują i pogłębiają swoje relacje. Członkowie rodzin podzielonych i skonfliktowanych zwykle jadają osobno, na pierwszym miejscu stawiając towarzystwo gadżetów elektronicznych. Wiele dzieci woli grać w gry niż rozmawiać z rodzicami. Możesz sobie wyobrazić, jakie będą przyszłe konsekwencje tego nawyku. Jak już mówiliśmy, ludzie i rodziny, które odniosły sukces, mają dobre nawyki. Czy nadszedł czas na zmianę niektórych z Twoich obecnych nawyków, zwłaszcza tych, które mają negatywny wpływ na Twoje najważniejsze relacje z innymi? Pyta Jack Canfield, a wraz z nim Mark Hansen i Les Hewitt w książce: Potęga skupienia. Jak mówiłem, pisali to jeszcze przed pandemią, ale sami widzicie, że im więcej czasu upływa, tym bardziej aktualne są te słowa, więc myślę, że poruszyli bardzo ważny temat, prawda? Wszyscy to czujemy. Ja ten fragment, jak zwykle, czytałem tak samo sobie, jak i tobie, bo też się zastanawiam nad tym, gdzie jest ten złoty środek pomiędzy stosowaniem komunikacji elektronicznej, takiej jak choćby ta nasza, a tym żeby usiąść i napić się tej przysłowiowej kawy razem, prawda? I myślę ciągle, że z wielkim świętym gralem będzie odnalezienie właściwej proporcji konia z rzędem temu, kto pierwszy wpadnie. Na to, jak połączyć te relacje elektroniczne z tymi na żywo. Gdzie tu jest ten odpowiedni balans? Ile jednego, ile drugiego? Czy pierwsze spotkanie ma być online, czy na żywo, czy odwrotnie? Ważne pytania. Być może też masz takie pytania w głowie. Może już znalazłeś odpowiedzi. Może zechcesz się podzielić w komentarzu. Napisz, co myślisz, albo co Ci podpowiada Twoje doświadczenie. Uważam, że to bardzo ważny temat. Każda opinia pomoże wielu innym, zapewne. Także. Wysłuchaliśmy tego, co ma do powiedzenia Jack Canfield. A co ty masz do powiedzenia na ten temat? Jestem ciekaw, napisz w komentarzu. Jak zawsze możesz zadać to pytanie komuś, udostępniając te audio-inspiracje. Będzie mi bardzo miło. Eee, dziękuję. Witam też nowych widzów w gronie. Bardzo fajnie. Cieszymy się. Dołączcie do nas. Słuchajcie w każdy poniedziałek i piątek premiery o 8:45, ale oczywiście słuchać możesz nas, kiedy zechcesz. Nawet możesz sobie zrobić playlistę i słuchać kolejnych audio inspiracji, na przykład jadąc gdzieś w podróży. Wiem, że niektórzy z Was tak robią. Dobrze, dziękuję bardzo za ten, za to spotkanie. Dobrego tygodnia nowego Ci życzę, jeśli wakacyjnego, to słońca i odpoczynku. Jeśli pracujesz tak jak ja, to. Niech ci się też darzy i układa. Do zobaczenia pod koniec tego tygodnia. Trzymaj się. Cześć.